Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy podążać śladami pogan i Celtów na ziemiach olkuskich i w okolicy Złożeńca. Co udało nam się odkryć? Szukając informacji o kwiecynku, natrafiłam na wzmiankę w piśmie Wiadomości archeologiczne o tajemniczych kręgach w okolicy Bydlina i Kwaśniowa. Niedługo myśląc, postanowiliśmy zbadać to miejsce. Pewnie zastanawiacie się, czy w ogóle są jakieś realne szanse na przebywanie Celtów lub ludów przedchrześcijańskich w tej okolicy. Sama pustelnia w Kwiecynku, która niedawno prezentowana była w jednym z odcinków, pojawia się często jako przykład prawdopodobnego miejsca pobytu ludów słowiańskich, którzy, jak być może wiecie, czcili przyrodę i kamienie. Mając na uwadze fakt, że w przeszłości okoliczne skały porośnięte były pięknymi kwiatami, można przypuszczać, że faktycznie miejsce to również zainteresowały ludy przedchrześcijańskie. Niestety, nie były prowadzone tutaj badania archeologiczne lub po prostu nie znalazłam o nich informacji, dlatego ten wątek może pozostanie na razie tematem domysłów. Zamek w Smoleniu. To miejsce ma swoją historię. Podczas badań archeologicznych odkryto tutaj relikty cmentarzyska Łużyckiego. Jednak to nie Smoleń będzie dzisiaj naszym głównym punktem wycieczki. Najpierw postaramy się znaleźć kamienne kręgi na Lisiej Górze. Kamienne kręgi budowane były przez ludność przedchrześcijańską głównie jako miejsce kultu bądź jako obserwatoria astronomiczne. Prawie jak Jaś i Małgosia. Znakujemy trasę, idziemy dalej. Mam całe mokre buty. Jestem cała brudna. No i kolejna niespodzianka. Rzeka wyrosła na naszej drodze. No i jak tutaj przejść? Wszędzie takie bajora. Wychodzimy coraz wyżej na szczyt Lisiej Góry, gdzie mamy zobaczyć kamienne kręgi. Chyba jesteśmy na szczycie. Są jakieś skały. Szczyt Lisiej Góry. Szukamy jeszcze kamiennych kręgów, ale są jakieś jakby tutaj. No krąg może być, bo to jest tu. Później idzie tam naokoło. Idę tu zobaczyć. Takie obrośnięte skały. Nie wiem, czy wiecie, ale poganie właśnie takie miejsca kultu mieli związane ze skałami i z głazami. Dla nas góra Lisia okazała się magiczna, patrzcie. Zupełnie nieprzygotowani niesiemy nasze grzyby w pelerynie. Podczas szukania informacji o samej Lisiej Górze i kamiennych kręgach natrafiłam na kolejną ciekawą informację na jednym z forów internetowych. Otóż w okolicznych lasach znaleziono ciekawie wyglądający posąg. Wiele osób w komentarzach sugerowało, że znalezisko można powiązać z kulturą przedchrześcijańską, dokładnie z kultem falistycznym. Spora część widziała podobieństwo do świętowita lub bab pruskich. Nie ukrywam, że tak mnie zaintrygował ten wątek, że postanowiłam odszukać osobę, która go odnalazła i zaczerpnąć trochę wiedzy na temat znaleziska. Na moje szczęście okazało się, że ów posążek najpierw został zabrany do krakowskiego muzeum, ale następnie trafił do olkuskiego muzeum w Peteteku. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wybrała się do Peteteku w Olkuszu i zaczerpnęła wiedzy od pani prezes Barbary Stanek. Podczas tej wizyty dowiedziałam się, że posąg wcale nie jest świętowidem, na co wskazuje brak kilku twarzy. Według wszystkich znaków był to słup graniczny, ale szczegółowe badania archeologiczne będą dopiero prowadzone. A nuż znalezisko odkryje przed nami jakieś starodawne historie? Kolejnym miejscem, które bardzo chciałam odwiedzić, była skała Gaj. Dlaczego? Zaintrygował mnie artykuł na blogu. Link oczywiście w opisie. Tylko popatrzcie na te skały. Czyż nie wyglądają jak posągi postawione przez kogoś ludzką ręką? Jak już wspominałam, ludy przedchrześcijańskie uwielbiały tworzyć miejsca kultu w okolicy skał i, co ciekawe, czcili oni także Gaję. Dziwny zbieg okoliczności, czy może właśnie stąpamy po miejscu kultu? Co zaskakujące, u podnóży góry znajduje się kamień z ciekawym wyżłobieniem. Zapewne, gdybym nie czytała tyle o Słowianach, Celtach i innych ludach, nawet nie zwróciłabym na nie uwagi.
ale mając w pamięci kamienie pogańskie, tak zwane ołtarze ofiarne, między innymi w Strzelnie, w Jościach czy pogańskie kamienie w Czechach, wiedziałam, że nie mogę przejść obok tego kamienia obojętnie. Czyż te wyżłobienia nie wyglądają jak te w okolicy skały Gaj? Czy mamy przed sobą znalezisko, które być może po dogłębnych badaniach archeologicznych będą kolejnym osławionym miejscem na mapie turystycznej jak Ślęża? Kto wie? I mamy cię, kolego. Tu jesteś. Znaleźliśmy. Ono! Widzicie to zagłębienie? Według niektórych może być to miejsce, gdzie właśnie Celtowie składali ofiary. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!